Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, obłęd lewactwa amerykańskiego w Nowym Jorku zabija Nowojorczyków. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, przez ostatnie parę lat bardzo dużo do prokuratury, do sędziów, no, marsz przez instytucje, tak? Ten sławetny marsz przez instytucje doprowadził do tego, że w Nowym Jorku na pozycjach prokuratorów, sędziów i tak dalej, jest bardzo dużo lewaków. No i to nie jest tylko w Nowym Jorku, to są wszystkie te lewackie miasta, Filadelfia, Chicago, Detroit, San Francisco, Los Angeles, to są miejsca, gdzie jest bardzo, bardzo dużo komunistów przy władzy. Oni mają te kongresy stanowe, parlamenty stanowe w swoich rękach. No to dotyczy w zasadzie tych stanów, które są na wybrzeżach, no bo te stany na wybrzeżach to są najbardziej rozwinięte, to najstarsze i tak dalej, i tak dalej. No ale co zabija Nowy Jork? No Nowy Jork zabija to, że była reforma kaucji. I powodem na reformę kaucji, no to lewacy mówili, że musi być równość i sprawiedliwość i że pewne grupy społeczne niebiałe, nie mają pieniędzy na to, żeby zapłacić kaucję, dlatego siedzą w więzieniu, a to dlatego, żeby było sprawiedliwie i równo, no to nie powinni płacić kaucji i czekać na rozprawę bez płacenia pieniędzy. No i teraz to jest tak, że w zasadzie zamykają kradzieże, przywłaszczenia, rabunki, włamania, gwałty, kradzieże samochodów, to wszystko wzrosło po prostu nieprawdopodobnie, jak się popatrzy, no to 140% w styczniu, no to jest o 40% więcej tego, niż było w zeszłym roku. No i parę takich przypadków, kiedy są jakieś włamania, wpadają z łomami do sklepu, kradną 150 tysięcy, zabijają tam jakichś niewinnych ludzi i to są ludzie, którzy byli wypuszczani raz, drugi i trzeci. Także szokowało, no to szokowało Nowojorczyków i teraz pięć komend z Nowego Jorku, te wszystkie departamenty, no mają problemy, no bo pięciu oficerów było postrzelonych, no i dwóch zostało zabitych jedynie w styczniu. No ale to jest wina komunistów, no bo kiedy Antifa podpalała, no to wszyscy na lewo klaskali. Cała ta maszyneria komunistyczna, propaganda z zabrania funduszy policji ruszyła, no to pewne elementy, pewne jednostki kryminalne po prostu uważają, że czynią coś dobrego. Major Eric Adams, no on został wybrany teraz niedawno, czarny były oficer, został majorem, czyli burmistrzem miasta. No i ma taki plan, pokazuje taki plan, bardzo szeroko planowy, no jak zaadresować cały ten, tą lawinę tej przestępczości. Również nowy gubernator został wybrany, Katy Hochul i cała te wszyscy politycy, no tam w legislaturze, w kongresie stanowym, no to Nowy Jork to jest lewacki. Nowy Jork to jest lewacki, tam republikanie, no to są mniejszością. No i zaczynają się zastanawiać, no normalnie się zaczynają zastanawiać, co zrobić, żeby odkręcić tą ustawę o tej eliminacji
kaucji, bo do wszystkiego się to sprowadza, no ale większość lewaków po prostu udaje, że nic się nie dzieje i odmawiają jakiekolwiek propozycje zmiany, żeby wrócić do normalności, czyli kiedy były te kaucje, kiedy to wszystko normalnie działało. W 2019, to nie tak dawno, to były bardzo ostre zmiany. Dotyczyły one przede wszystkim tego, że sędziowie nie mogli wymagać kaucji. Nie mogli wymagać kaucji i teraz Nowy Jork to jest jedyny stan, gdzie nie można po aresztowaniu trzymać ich w areszcie do sprawy, tylko trzeba ich wypuszczać. Także że dopiero po skazaniu oni pójdą do więzienia, ale nawet jeżeli są niebezpieczni, no to nie ma znaczenia. Sędzia w Nowym Jorku musi zdecydować, że go wypuszcza do rozprawy, tylko na podstawie tego, czy on ucieknie w zasadzie gdzieś do jakiegoś innego stanu, czy teoretycznie będzie mógł się stawić. No w zasadzie to oni się nigdy tam nie stawiają, dają im jakąś obrączkę tam na nogę, no ale zostają wypuszczeni. Teraz był taki przypadek, że jeden postrzelił żydowskiego jakiegoś polityka, no też właśnie niebiały był strzelający. Spotykał się z Obamą, był bardzo taki przepraszam, bardzo popularny na lewo, przeciwko broni, prawa do posiadania broni, a poszedł postrzelił polityka pochodzenia żydowskiego, no i nie było to w Nowym Jorku i czarne życie znaczy dało w zasadzie 100 tysięcy kaucji i go wypuścili, tak? Także nawet to jest taki idiotyzm. W Ameryce ogólnie rzecz biorąc w Nowym Jorku nawet nie można zaaresztować kogoś, czy nakazać zapłacenie kaucji komuś, kto był złapany z nielegalną bronią. Także, że wszystkie te idiotyzmy, którzy niektórzy powielają, że w Ameryce jest problem z bronią, no tak, jest problem z bronią, no bo bandziorów się nie wsadza, bandziorów się nie aresztuje, bandziorów się wypuszcza, morderców się wypuszcza, tak, także to nie jest problem z bronią w rękach uczciwych Amerykanów. Teraz 20% wszystkich tych złapanych to są wielokrotni recydywiści. Teraz po tej reformie, no to jest prawie już 30%. Oni nieustannie są łapani i wypuszczani. Te wszystkie liczby po prostu wyskakują nieprawdopodobnie. No i w niektórych dzielnicach, szczególnie tych kolorowych, no to tam jest makabra, tam co się dzieje. No a Albany, czyli stolica Nowego Jorku, no bo stan Nowy Jork, New York City, no to jest nowe miasto Nowy Jork, ale tam gdzie są politycy, gdzie jest legislatura, no to jest Albany, no to oni w ogóle nie zwraca uwagi. No i większość polityków to tylko mówi, że to republikanie, to mają taką skoordynowaną kampanię strachu i że to w ogóle nie ma znaczenia i że ten brak tych kaucji musi być. Przywódcy w innych stanach starają się zrobić kompletnie co innego. Na przykład w New Jersey tam w 2017 roku no też przeprowadzali reformy, no ale tam w New Jersey mogą zaaresztować i mogą trzymać. To nie jest tam 24 godziny, 48 godzin, ale mogą ich do rozprawy
sprawie jakiejś takiej przyspieszonej przytrzymać, ale w Trenton i w Patterson ten całe brutalne przestępstwa kryminalne wzrosły. Tam były dwa w obydwu miastach, to są rekordy bandytyzmu w roku 2020 i w roku 2021. No też prawda jest taka, że tam jest bardzo dużo gangsterów. Tam naprzyjeżdżało w New Jersey, no też bardzo dużo ludzi z Salwadoru, te całe te gangi z Ameryki Łacińskiej, one opanowały rynek narkotyków w Ameryce. No i też stąd się bierze ta przestępczość, ta brutalność i w ogóle niebezpieczeństwo na ulicach. No, ale to jest wszystko za przyzwoleniem prokuratorów, za przyzwoleniem sędziów, za przyzwoleniem polityków. Człowiek się drapie po głowie, jak to jest możliwe, żeby to tak było. No ale to oni wszyscy mówią w ramach sprawiedliwości. Że w ramach sprawiedliwości, że niektórzy ludzie są za często aresztowani. No. Każdy normalnie widzi, że aresztowanie to jest jakiś skutek tego, że była jakaś przyczyna, jakieś napady i tak dalej. No a nie wsadzają do więzienia za nielegalną broń. W stanie ogrodów, no bo tak New Jersey jest nazywane, no to bardzo dużo burmistrzów miast, tych majorów miast starają się zmienić. Oni też mieli tą swoją reformę kaucji, ale chcą doprowadzić do tego, żeby w wypadku na przykład za nielegalne posiadanie broni, no żeby mogli byli zatrzymać go i zaresztować. No w New Jersey wygląda na to, że sporo ludzi w New Jersey, a bardzo dużo w Nowym Jorku, no to uważa, że to bardzo jest niewymaganie kaucji, to jest bardzo, bardzo dobra sprawa. No ale teraz będą wybory, tak, będą wybory, te Wielkie Jabłko, czyli Nowy Jork w latach 1910, no to miał nieprawdopodobną ilość przestępstwa, no i to wszystko jakoś tak się zmieniło. Dużo miast patrzyło się, jak Nowy Jork to robił, no to był jakiś taki wyścig do najlepszych, wyścig do rozwiązania problemów, wyścig do tego, żeby obywatele, którzy płacą podatki, mogli mieszkać spokojnie. No a teraz wszystko idzie w drugą stronę. Wszyscy ci postępowi lewacy, to wszystko jest walka z tym, żeby nie wsadzać bandziorów do więzienia. Walka. No, akcja jest taka, żeby zabierać fundusze policji. No i ci wszyscy lewacy prokuratorzy i sędziowie po prostu uważają, że nie trzeba skazywać, że nie trzeba robić spraw, skazywać i aresztować. Także to jest cały jeden wielki, szybki wyścig do dna. No i to długo nie zajmie, kiedy dno będzie osiągnięte, no ale jest na to, można powiedzieć, narzędzie, no bo ten Eric Adams, ten czarny major Nowego Jorku, nie po to został wybrany, żeby tam tego porządku nie doprowadzić. No i teraz te 2022 wybory polityków też bardzo dużo zmienią. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jeszcze szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No widzicie, co się dzieje. Ten Nowy Jork, no to się robi dno. No ale jako normalni to wszystko rozumiecie. Także głosujcie na normalnych, gdziekolwiek jesteście, na jakimkolwiek kontynencie.
przekaz dla socjalistów mieszkających w Nowym Jorku. No jest nadzieja, że zmienicie zdanie, no tak jak ten polityk izraelskiego pochodzenia, który został postrzelony przez kolorowego, który był przeciwko posiadaniu broni, no to on był bardzo typowy lewak, typowy lewak, typowy demokrata. No jest nadzieja, że po tym postrzeleniu jego zmieni piosenkę, no bo do tej pory właśnie śpiewał inaczej. No a teraz został prawie postrzelony, także bardzo dużo liberałów, bardzo dużo socjalistów, kiedy się zderza z tą rzeczywistością życia, zostaje konserwatywna. Zdrowia dla normalnych.